Cześć kochani, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie taki mini challenge. Będzie on polegał na tym, że będę odpowiadała wraz z moim gościem. Nie wiem kto to jest, zaraz mam nadzieję, że się dowiem. Będą pytania, wyzwania i sekrety. No i co, no to teraz chyba przejdźmy do tego, kto jest moim przeciwnikiem. Okej, no niespodziankę. Niespodziankę. Ale musisz mi dać 5 minut, dobra? No dobra. No. Zaraz jestem, okay. Zaraz jestem. Dobra, czy jesteś gotowy? No, oczywiście, że jestem gotowy. A ja wiem, co to jest, ja rozpoznaję ten głos. O, cześć! Cześć! Specjalny ja kariera dla ciebie. Cześć! To się nie widzieliśmy. No, słuchajcie, mam dla was przygotowane pytania, sekrety będą... Właśnie, ty wiesz, na czym polega film? Mówiłem. Tak, 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 ja już znam wszystkie zasady. Miksujecie swoje kółka, słuchajcie, wybierzcie, kto zaczyna. No i losujecie, pytanie, wyzwanie, sekret. Ja mam znaczy, jestem gościem, ale... No dobrze, sekret. Może to nie jest sekret, ale takie moje przyzwyczajenie, na przykład jak jem zupkę chińską, szczególnie pomidorową, to jem ją ze śmietaną. I bardzo dużo osób to dziwi. Śmietana musi być gęsta i najlepiej taka bardzo schłodzona, ja się tej gorącej zupki dolewam. Oczywiście wszyscy moi znajomi, moja mama mówią, że to jest obrzydliwe i na pewno tego nie wiedzieliście. Pytanie! Czego nigdy nie zareklamujesz na swoim Instagramie? Wyrobów tytoniowych nie zareklamuję, ponieważ to jest złe i niedobre i brzydkie, ponieważ nie paliłem nigdy i nie będę palił. Ja też bym tego nie zareklamowała, ponadto bym nie zareklamowała alkoholu. Znowu sekret, co z tymi sekretami? Coś, ty musisz mieć dużo sekretów. Każdy ma dużo sekretów. Zazwyczaj jak były jakieś konkursy plastyczne albo konkursy związane z napisaniem jakiegoś wiersza albo wypracowania, to zawsze pomagała moja babcia i jeżeli już dostawałam jakąś nagrodę, to była to nagroda dla babci, ponieważ ona wykonywała za mnie tę pracę. Ta zgięta to jest na pewno sekret, bo ona by mnie tusiła. Oj kurde, ale nie trafiłem. Sekret. No weź jakąś kategorię. Dobrze. Tam palni. Choroby. Choroby. Czy miałem jakąś sekret? Umysłową to mamy? Co? Nie, jak byłem mały, to miałem białaczkę. Tak, no ale to chyba większość. A to nie dzieci, żółtaczkę, tak? Żółtaczkę. O, żółtaczkę, dobra. Ty co ja palnąłem? Czyli co ja powiedziałem? Białaczkę, że miałem. Boże, mój drogi, co ja powiedziałem? No, to ten, to żółtaczkę, tak? Ja miałam, to się żółtaczkę ma. Tak. No, no to miałem żółtaczkę, jak byłem mały. Białaczki nie miałem. Ty teraz? Wyzwanie! W końcu! Wyzwanie, proszę. Będzie to ostra papryczka. Znowu, przez ostatnie dwie zjadłam. No, maleńką wybrała, najmniejszą. Takie maleńka jest najbardziej ostra. Dobra. Dobra. Dzisiaj nie możesz popić chyba, Karina. Proszę. Wyśródka. Ostra. I po ostatnim razie po prostu już mnie to nie rusza, więc mieszamy. Mieszamy. O. Wyzwanie. O. Tu się jajko w ręce. No. Tutaj nad stolikiem? W lewej ręce, stary. Nie wiem, czy się uda, nie wiem, czy się uda. Według mnie się nie uda. Nie uda się? Ile chcesz minutę na to? To jest, powiem ci, ciężkie. Tak, bo ja próbowałem, nigdy raz mi się udało. Poczekaj, włączymy stopę, będziesz miał równą minutę. Ej, ale to jest... Ja myślałem, że to są żarty z tym, a to jest naprawdę ciężko to znieść. To prawda jest. Bo to całą ręką otaczasz, dlatego no, i to wszędzie... No to jest prawda. Uwaga, włączam mix stopper. Start, minuta. No nie, już! Bez oszukiwania. Jeden, koniec! Muszę odłożyć, zbić jajko, możecie delikatnie zobaczyć, pokazać, że jest to normalne jajko. No. No jest normalne. Jest normalne jajo. Ale kurde. No. Teraz ja. Pytanie, w końcu. Dobra. Kim będziesz za 10 lat? No kurde. Na pewno będę miała już dom, rodzinę. No na pewno będę też pracować. Jeszcze nie wiem jak, bo na pewno... Znaczy może na YouTubie dalej, w dalszym ciągu. Zobaczymy. Ale takim, a to być jako sekret. Tego też nie wiecie, to nie będę mówić. Także no. Takie. Nie patrz się na mnie, ja nie wiem, co ty będziesz robić za 10 lat. Normalne takie jakby plany mam. O. Wyzwanie. O. Dobra, będzie to papryczka. Z ogonkiem? Co? Popnął.
Ale ostre. Napisie. Wyzwanie. Co będzie to łyżka cynamonu? Taka. Taka jak sobie weźmiesz tak naprawdę. Wiele by widać było, że to łyżka, a to i tak będzie trudne. Mogłam wziąć mniejszą. Tego się nie da zjeść, nie? Poleciało trochę. To ciężko, nie? No. Ja nie wiem, ja nigdy nie miałem okazji, ale nie dawaj mi tej okazji może. Głowa mi to wkleiła. Chcesz wodę? To może tą? Weźmiemy. Pytanko. Pytanko. Jak rodzice reagują i zareagowali na twoje nagrywania na YouTubie? Znaczy na początku mama mówiła, że weź się za coś normalnego, a nie jakieś głupoty nagrywasz na tym YouTubie, nie? Ale później już tak stwierdziła, no jeżeli tam idzie się z tego utrzymać tak, no to stwierdziła, że jednak jest w miarę okej. Okay. O! Też pytanie. Tam nie podglądałam. Też już dosyć fajne. Jaki był twój najbardziej obleśny moment w życiu? Miałam taki. Kiedyś jak byłam młodsza, to z koleżankami poszliśmy sobie na imprezkę do takiego jednego klubu w Szczecinie. No i poszłam do toalety, no i wiadomo, co się robi w toalecie, tak? No i tak się stało, że telefon mi wpadł tam, gdzie nie powinien. Wpadł mi do kibelka, tak? Takiego, no już... Się wyczyścił. Takiego zimprezowanego, tak? Dużo osób tam było przede mną. Wiadomo, co tam robiły. No i musiałam wsadzić tą rękę, żeby go wyciągnąć. Tak. Znowu pytanie, no kurde, no co kurde, jest? Znowu pytanie, no dobra. Wzięli się. No. Pytaj, słuchajcie, nie zostało już za wiele. W każdym razie, kogo najbardziej lubiłeś ze starej ekipy swojej? Czekaj, ale tych, co są aktualnie. Tak, tych, co są aktualnie. Kogo najbardziej lubiłeś? Ja to traktowałem, nigdy nie traktowałem tego jako przyjaźń tam czy coś, tylko jako pracę, więc bardziej w ten sposób. I tam nie było przyjaciół, więc wydaje mi się, że tak, no nie wiem, no chyba najbardziej to się z kamerzystą dogadywałem, a tak to... No nie wiem, no myślę, jakoś to nie było tam przyjaźni, nie? Słuchajcie, to były moje wszystkie pytania, które dla was przygotowałem. A więc zabiorę wam, poczekajcie, nie patrzcie, zrobimy... O, zabiorę wam to, słuchaj, kółeczko z pytaniem. Ale teraz mamy losowanie? Kurde. Tak, macie po jednym ostatnim. Jeden sekret i jedno wyzwanie na koniec. Sekret, on nie miał żadnego sekretu. Nie, no miał jeden, miałem chorobę. A, chorobę, tak? Że miałem białaczkę, której nie miałem, jaka nie? Kategoria? Dobra, kategoria wakacje. Wakacje? O! To może nie sekret, ale... Na wakacjach się przecież zdjęcia coś... robi wszystko, to jak to może być sekret? Ale coś, co mi się takiego przydarzyło, nikt o tym nie wie, to kiedyś, no też to akurat była imprezka taka, no i zasnęłam tak jakby nie u siebie w łóżku, tylko na dachu, na takim... w Chorwacji akurat na dachu, właśnie na tarasie, takim widokowym, rano się obudziłem, wiedziałam, o co chodzi, zeszłam do swojego pokoju i może no... Kaps! Wyzwanie! Wyzwanie, dobra. O. Trzy fasolki i smaku Bertiego Bota. Ale podasz mi smaki, czy... Pierwsza fasolka, musisz najlepiej jakbyś zgadnął jeszcze smaki. Weź, nie wiesz, że zaraz sobie tylko sobie ugryź kawałek. Co to jest? To jest coś złego? Nie wydaje mi się, że pół na pół, można powiedzieć. Ja wiem, co to jest. Możesz całe zjeść. Dobra. No. I co, z czym ci się to kojarzy? Jakaś kola, coś? Jakiś z pieprzem właśnie, to jest to był pieprz, Mariusz. To jest, powiem ci, średnio, jak się już tak podejrzewa, troszeczkę więcej. O! To ulala! Ulala. Nie! Kiełbasiane? Nie wiadomo właśnie. Sam musisz nam ocenić i powiedzieć, że to kiełbasa. Dasz żadę, bo ten smak przemija, Mariusz, po czasie. Co to jest? Mięsne jakieś, no. To była kiełbasa, słuchajcie, to była właśnie kiełbasa. Jak można słodycze o smaku kiełbasy zrobić, no? To banan jest? Niby banan. Po kiełbasce bananik, jak znalazł. Banan z plamkami. Czerwonka ma ten banan. Coś się cieszy. Coś jest nie tak. I co, czym to smakuje? Co to jest? Słodkawe jakieś takie... Słodkawe? Chyba to jest niedobre. To jest chyba to, co możemy zrobić. Co? O nie, wyjadziny! O Jezu!
słodka. Ale myślałem, że pana, bo patrz, dałem mu tą, ale to też jest taka podobna. No dobra, słuchajcie, według mnie bardzo daliście radę dzisiaj w pytaniu, wyzwaniu i sekrecie. No. Fajnie, Mariusz, dzięki, że wpadłeś. Spoko, spoko. Akurat byłem, wiesz, przelotem, bo akurat byłem na sesji tutaj. No właśnie słyszałem, dlatego cię zahaczyłem. Specjalnie to bym nie przyjechał, no co ty. Co, to dziękujemy za oglądanie odcinka. A piszcie w komentarzach, czy chcecie jeszcze filmy ze mną. Tak, czy wam się właśnie odcinek spodobał? Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę. I jak uzbieracie 10 000 łapek, no to może faktycznie Mariusz wpadnie jeszcze na jakiś odcinek. Także do zobaczenia. Będą się starać teraz. Siema. Ma.